Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. O, jak miło, Aniu, widzieć cię po weekendzie. Jesteś uśmiechnięta, ciekawa jestem, czy to będzie, ten uśmiech będzie konsekwentny. Ania Schroeder, tester kulinarny Radia Gdańsk, po wypadzie weekendowym na Kaszuby, czy nie tylko, nie tylko. W Bory Tucholskie bardziej, chociaż też Kaszuby. Słuchaj, jak najbardziej, witam się, serdecznie. Zamieniamy się w słuch. Mam nadzieję, że państwo coś przegryźli wcześniej. Tak, będzie jak najbardziej kulinarnie. Natomiast no może zacznijmy od tego, gdzie w ogóle się wybrałam. Gdzie byłeś? Jak mówiłam, wybrałam się w Bory Tucholskie, do miejscowości, która nazywa się Bartosze Las. Myślę, że dosyć mało znana miejscowość. Znajduje się około 5 km od Starej Kiszewy. I stamtąd troszeczkę sobie pojeździłam, powędrowałam, popodróżowałam. Zobaczyłam, co w trawie piszczy. Również kulinarnej. Sobotę spędziłam w Kościerzynie. O, już myślę, miejscowość bardziej znana nam wszystkim. Zaczęłam od zakupów oczywiście, bo Kościerzyna no niestety nie zawsze przykuwa, jeżeli chodzi o zakupy, szczególnie ciuszkowe. Także troszeczkę pobiegaliśmy. A później postanowiłam sprawdzić, co tak naprawdę w Kościerzynie można zwiedzić. Bo to też może być... No to jest i muzeum takie tam z tymi lokomotywami fajne i akordeony są. Tak, dokładnie. Są akordeony. W akordeonach akurat nie byłam. Jest sanktuarium, też. Jest neobarokowy kościół, który również warto zobaczyć. Wszystko blisko siebie. Tak, wszystko blisko siebie. Również rynek, który myślę jest warty uwagi, bo wygląda jak taka miniaturka rynku z dużego miasta. A ten remont po remoncie tam jeszcze trwa? Remontu nie ma, na rynku akurat remontu nie ma. Tam rozgrzewane. Jest jakaś, nie jest rozgrzewane, jest jakaś scena rozstawiona, także widziałam po programie, że raz po raz coś się dzieje. Także różnego rodzaju są kabarety, są występy, jest muzyka, także to wieczorami można zajść i posłuchać. Ciekawe są też uliczki okoliczne i deptak, także myślę, że przyjemniej jest sobie pospacerować. I muzeum. Byliśmy akurat w Muzeum Kolei, gdzie nie spodziewałam się, ale było dosyć ciekawie. Są stare lokomotywy, są stare maszyny parowe, stare wagony. Stare wagony, stara SKM-ka. Tak, również stara SKM-ka, która no, jest podobna do naszej obecnej SKM-ki, jakby nie patrzeć. No, no może no, troszeczkę nie bardziej przesadzaj. Obdrapana. Teraz jest bardziej bogato. Tak, teraz jest bardziej bogato, no, troszeczkę. Natomiast wszędzie można sobie do środka powchodzić, można poczuć się jak maszyniści z dawnych lat. Także bardzo, bardzo fajne wrażenie. Myślę, że półtora godzinki do dwóch można tam spędzić. No i dosyć ciekawie. Zgłodniałaś pewnie. I zgłodnieć. No ja oczywiście zgłodniałam, jak to ze mną jest. I udałam się na rynek z powrotem, aby poszukać jakiejś fajnej restauracji. Niestety, w Kościerzynie jest to nie lada problem. Mnóstwo barów z kebabami, z takimi naprawdę daniami typu fast food. Są różnego rodzaju pizzerie, ale nic, co tak naprawdę jakoś specjalnie przyciąga. Także myśleliśmy, że będziemy musieli nasze żołądki jeszcze troszeczkę na wodze powstrzymać i ruszyć może do jakiejś innej miejscowości, bo kilka knajpek na oku w okolicy mieliśmy. Natomiast z pomocą przyszła pani Hanna. Pani Hanna jest naszą słuchaczką i napisała do mnie na początku ubiegłego tygodnia maila o restauracji, do której niedawno się wybrała, do której trafiła przypadkiem, jak napisała. Restauracja nazywa się Pod Kurem i właśnie do restauracji Pod Kurem się udaliśmy. Okazało się, że nie leży ona absolutnie w centrum, tylko znajduje się na obrzeżach Kościerzyny, także trzeba było kawałek dalej pojechać. No, powiem szczerze, że przez długi czas myśleliśmy, że absolutnie zgubiliśmy drogę i nie jedziemy tam, gdzie trzeba, szczególnie gdy okazało się, że wjeżdżamy do lasu. No, restauracja znajduje się w lesie. Czyli miejsce nieoczywiste. Miejsce no, nie jest oczywiste w żaden sposób. Znajduje się tam nie jest ani przy jakiejś głównej drodze. To jest boczna uliczka nazywa się Strzelnica. Strzelnica 2 dokładnie. Jest tam rezerwat przyrody również, Strzelnica. Jest strzelnica właśnie na terenie posesji, Strzelnica Bractwa Kurkowego. Także jak się dowiedzieliśmy, można na różnego rodzaju pokazy strzeleckie również się tam udać. Ostatnio była strzelanina, może tak to nazwijmy, okura. Także takie rozgrywki się tam odbywają. Jest też tam również Centrum Kultury Kaszubskiej. W tym samym budynku się mieści. I fajnie, że tam jest, bo można różnych ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Na posesji stoją tablice, których przeczytać można na przykład, jakie rośliny możemy spotkać w pobliskim lesie. Co mnie najbardziej zaciekawiło, to jakie ptaki, o której i w jaki sposób dokładnie śpiewają. Także można sobie nawet przećwiczyć, przetestować, czy tak jak jakiś słowik. Drozdy podobno najwcześniej się budzą. Drozdy? Pamiętasz? A nie pamiętam. Wiem, że w nocy są słowiki. Gdzie ja myślałam, że słowik zawsze z rana. Nie, słowik, wiesz, on tam w nocy te kobiety wabi. Tak, także warto poczytać, warto na chwilę się tam zatrzymać. Dla dzieciaczków też fajna rzecz, mianowicie stoi taka duża drewniana tablica, gdzie na takich kostkach są napisane różne pytania. Także można tymi kostkami sobie kręcić i pytania odnośnie okolicznej przyrody sobie zadawać.
Może sobie liczyć jakieś punkty, także dzieciaki może na chwilę zająć. Natomiast może opowiedzmy troszeczkę więcej o samej restauracji pod Kurem. Pani Hanna napisała, że warto się tam wybrać, gdyż była sama i podobno podają tam najlepszą kiszkę kaszubską. Dla mnie kiszka była do tej pory absolutnie potrawą nieznaną i może na chwilę tutaj pozostawmy to w tajemnicy. Natomiast dodała pani Hania również, że warto udać się tam rowerem, bo faktycznie okolica jest przepiękna, także jadąc z Trójmiasta w okolice Kościerzyny w ogóle myślę, że warto na takie wycieczki rowerowe się przygotować. No ja niestety samochód posiadam wielkości mikro, mini, także malutki. Ledwo mieszczę się tam ja, pies i mój towarzysz podróży, plus bagaże. Na rowery nie ma szans. Na rowery nie było szans, nie było również skąd wypożyczyć. Także poruszaliśmy się niestety o siłach własnych nóg, tudzież czterech kółek, o których wcześniej wspomniałam. Także na spacery, owszem, ale niezbyt dalekie się udaliśmy. Natomiast okolica, jak mówiłam, przepiękna. W centrum lasu, tuż obok rezerwatu, gdzie znajdują się chociażby 200-letnie klony i dęby. Także warto pospacerować, warto popatrzeć, bo naprawdę bardzo malowniczo to wygląda. Od samego progu wita nas przepiękny zielony trawnik, który ma tak niesamowity odcień zieleni, że wygląda jakby faktycznie był pomalowany przez jakiegoś malarza, jakby ktoś tam pędzel maczał w tej trawie. Natomiast jeżeli chodzi o samą restaurację, to wygląda nieco zaskakująco, bo samo to miejsce, ta otoczka przypomina mi leśniczówkę. Leśniczówkę Gołębiewo, która tutaj przy Gdańsku się znajduje. Też jest to takie miejsce, gdzie jedziemy przez las i nagle bardzo, bardzo fajne miejsce na festyny, na jakieś rodzinne spotkania. Także tak mi się również kojarzy i myślałam, że wnętrze również będzie takie bardziej, powiedzmy sobie, kaszubskie. Natomiast jest to restauracja w środku bardzo elegancka. Troszeczkę nowoczesna, troszeczkę robiona na stary styl, także tutaj mamy pewne zamieszanie, powiedziałabym. Jest bardzo stary kredens, który dodaje takiego fajnego uroku. Jest pianino. Jest bardziej nowoczesny kominek, przy którym pewnie można sobie usiąść i troszeczkę chwil spędzić zimową porą. Są surowe stoły z ciemnego drewna, podobnie jak i krzesła, okryte białymi obrusami. Natomiast dodatki takie, powiedziałabym, właśnie typowo wiejskie, typowo okoliczne, mianowicie ogromne wazony wypełnione tym, co w tej chwili na polach możemy znaleźć. I tu stawiamy kropkę, Ania. Tu stawiamy kropkę. Wchodzimy do restauracji i na razie... Postawiłyśmy kropkę w momencie, kiedy weszłaś do środka, do restauracji, która nazywa się Pod Kurem. Pod Kurem, tak nazywa się restauracja i znajduje się w Kościerzynie, na obrzeżach Kościerzyny. Dobra, tak. Dokładnie, także trzeba troszeczkę się postarać, żeby tam dojechać, ale moja nawigacja poprowadziła mnie doskonale. Także myślę, że jest to miejsce przynajmniej... Ulica Strzelecka, tak? Strzelecka, która dalej przychodzi w ulicę, która już się nazywa Strzelnica. Tak samo jak to miejsce tak naprawdę. Także myślę, że warto po prostu, jeżeli będziemy chcieli pytać przychodniów czy mieszkańców okolicznych, po prostu pytać o Strzelnicę albo o hotel, który nazywa się Strzelnica, bo tam na terenie również znajduje się hotel. Restauracja jest dopiero od 1,5 roku, także po prostu może być nieznana przez to. Jesteśmy już w środku. Jesteśmy w środku. Opowiedziałam o tym, jak wygląda wnętrze, jak wygląda okolica. To może zacznijmy o jedzeniu. Troszeczkę. Nie usiadłam w środku, bo pogoda była przepiękna, także zdecydowaliśmy usiąść się na zewnątrz. Jak mówiłam, na stołach wazony z tym, co da pole, czyli tam i szczaw był, i jakiś podgarecznik, i jakieś kłoski, także bardzo fajnie to wszystko wygląda. I to, czym można poczęstować jeszcze przed jedzeniem, to czereśnie, które na mchu sobie leżą na stołach, także można się poczęstować, jako można czekadełko popróbować. Tak zwane, tak, takie czekadełko. W niektórych miejscach podaje się smalec, w innych, jak widać, czereśnie. Także bardzo fajnie, tak sezonowo, tak? Tak powiedziałabym. I właśnie, bardzo szybko odnajduje nas pani kelnerka, która przynosi menu. Czyli nie trzeba długo czekać, aż ktoś absolutnie zauważy. Nie trzeba długo czekać. Pani przychodzi bardzo szybko, mimo tego, że stolików zajętych było kilka, to nie czekaliśmy długo. Podobnie, jeżeli chodzi o kolejne dania. Też bardzo szybko były nam one podawane. Menu jest bardzo ciekawe. Jest menu sezonowe, to jest pierwsza karta, czyli to, co w tej chwili możemy spotkać, czy w lasach, czy w okolicznych sadach. Plus takie menu, powiedziałabym, codzienne, całoroczne, tak? które możemy sobie, dania, które możemy zamówić przez cały rok. I na co my się decydujemy? Oczywiście na kiszkę polecają przez panią Hannę. Ja do tej pory myślałam, że z racji tego, że tak naprawdę moja rodzina z Kaszub pochodzi, że troszeczkę po kaszubsku u nas w domu się gotuje, byłam pewna, że przynajmniej większość kaszubskich dań znam, a restauracja Pod Kurem przekonała mnie o tym, że niestety moja wiedza o kaszubskich kulinariach niekoniecznie jest tak bogata, jak myślałam. Czym jest owa kiszka?
Kiszka to są takie pire ziemniaczane, podawane z podsmażaną cebulką i boczkiem, zawijane w rulonik. Tutaj były pokrojone na takie mniejsze kotleciki, opanierowane, podsmażone i podane na przepysznym sosie śmietanowo-kurkowym. Kurki podobno były zbierane w okolicznych lasach. Ja te kurki z tamtych lasów znam, także wierzę, bo sama nieraz zbieram. Smakuje wyśmienicie. Nie spodziewałabym się. Jest to podawane jako przystawka. Kosztuje 10 zł, także cenę będę już podawała, bo tutaj wiele osób było ciekawych cen. Kosztuje 10 zł. Dostajemy 5 kotlecików na dosyć pokaźnej porcji sosu, także spokojnie takim daniem można się najeść. A kurek dużo w tym sosie? Kurek bardzo duże i nie są to kurki jakieś drobniutko pokrojone, tylko całe kawałki, całe kurki. Takie także są bardzo najsmaczniejsze. Najsmaczniejsze i dokładnie można wyczuć ten smak kurki. Także naprawdę polecam to danie. Standardowo też skusiliśmy się na zupkę, bo tych zupek też próbujemy trochę. I był to żurek. Żurek ze śmietaną, bardzo, bardzo gęsty. Na najprawdziwszym zakwasie. Na najprawdziwszym zakwasie, bo był taki no już dosyć mocno kwaskowaty. Z dużą ilością białej kiełbaski, co się rzadko zdarza, bo często jest tak, że tam troszeczkę wędzonki popływa, troszeczkę białej kiełbaski, natomiast tutaj było faktycznie bardzo dużo tego. A w osobnej miseczce do żurku otrzymaliśmy podsmażone ziemniaczki ze skwarkami. Także wyśmienite połączenie. Standardowo te porcje, które ja przedstawiam na swoim blogu, będą zdjęcia, jak zawsze. To nie jest cała porcja, to jest pół porcji. Także warto na to zwrócić uwagę. Takie cała porcja, czyli te dwie miseczki, które tam na stole będą stały razem z podwójną porcją ziemniaków, to jest cena 9 zł. Ja myślę także nie jest to dużo. Czyli za 19 zł można się najeść po kokardy. Zdecydowanie. Ja myślę, że nawet za połowę tego mogłabym się najeść, bo no my byliśmy najedzeni jedzą czyli te dwa danie na pół. Za 19? Tak, nawet tak, za 19 ktoś, myślę, że ktoś można nie musi się najeść. Dużo, tak. Chce się najeść, ja bym się spokojnie najadła, także polecam. Natomiast tak jak mówiłam, to była zupka, to była przystawka, no i było również danie główne, jak to zazwyczaj u nas bywa. No daniami głównymi już się nie dzielimy tak na pół, tylko troszeczkę od siebie próbujemy. Ja zamówiłam coś o nazwie ferkasę. Ta potrawa nie była mi znana w ogóle. Brzmi jakby z Egiptu przyjechał. Co najmniej. Mm-hmm. Natomiast mój chłopak znał ją bardzo dobrze. Jest to kura w słodko-kwaśnym białym sosie. I jak jest to przyrządzane? Są to kawałki gotowane kury. Ja dostałam akurat pierś i nóżkę z kury. Podawane na ryżu, czyli można, myślę, tak śmiało powiedzieć, taki kurczak gotowany jest dosyć mdły w smaku, tak? O ile nie jest jakoś specjalnie mocno przyprawiony. Podobnie jak sam w sobie ryż. Natomiast jest to podawane z sosem słodko-kwaśnym, który no, na pierwszy rzut oka absolutnie do takiego dania głównego nie pasuje. Z czego ten sos jest zrobiony? Jest to śmietanka z cukrem i z cytryną. To są podstawowe składniki tego sosu. Natomiast z tego, co się dowiedziałam, również od mojej rodziny, bo okazało się, że w mojej rodzinie te dania są znane, ferkasy występowało chociażby na ślubie moich rodziców. Także poczytałam też trochę w internecie i doczytałam się tego, że jest to potrawa dosyć dobrze znana i często przygotowywana właśnie na takie uroczystości, na przykład na wesele, na chrzty. Także podczas takich uroczystości na Kaszubach pojawia się ferkasę właśnie. Natomiast do sosu, w zależności od kucharza, są dodawane różne dodatki. Tutaj było podane razem z agrestem, duszonym w sosie, oraz z rodzynkami. I szczerze powiem, że smakowało bardzo smacznie. Nie lubię takich dania. Bo nie powiedziałaś, ile za ferkasę trzeba zapłacić? Za ferkasę trzeba zapłacić 18 zł. Natomiast jest to już bardzo duża porcja, tak? Mamy tam dwa kawałki kurczaka plus sporo ryżu. Jest to polane sosem, natomiast jest to polane odrobinką sosu i osobno w takim większym naczyniu otrzymujemy też sos. Tak, także ilość sosu możemy sobie dobrać w zależności od upodobania. Bo no niektórzy są przyzwyczajeni do takiego dania, do takiego słodkiego smaku, więc podejrzewam, że tego sosu mogą sobie wtedy użyć więcej. Dla mnie była to nowość, bo jednak cukier w daniu głównym nie zawsze tak się spotyka. Natomiast w całość bardzo smaczna, także polecam. Co zamówił mój chłopak? To ryba. Niekoniecznie z pobliskich jezior, bo był to łosoś. Łosoś podawany w bardzo lekki sposób, także dla tych, którzy są na diecie albo mają ochotę na coś lekkiego, jak najbardziej, taki łosoś za 22 zł. Jest to kawałek łososia podany na sałacie z sosem takim, powiedziałabym, sezonowym, bo z sosem truskawkowo-miętowym winegret.
Także bardzo aromatycznie. Nie masz dzisiaj dla mnie litości. No niestety nie mam. Ja sama zazdrościłam tego dania Robertowi. Dał mi trochę spróbować, aczkolwiek... Niedużo, co? Niedużo, niedużo, bo sam chłopak chciał się najeść, także zrozumiałam to. Sałata przede wszystkim lodowa, z domieszką rukoli, z domieszką czerwonej sałaty, z rzodkiewką świeżutką, z kukurydzą, z czerwoną cebulką, wszystko to polane właśnie tym fantastycznym sosem. Mięta nie była tam tak bardzo wyczuwalna, bardziej było czuć truskawki. Również truskawki w towarzystwie mięty, w towarzystwie malin to danie przyozdabiały. Znowu stawiamy kropkę po truskawkach. Po truskawkach. I po winegrecie. W towarzystwie łososia. A właściwie... I w towarzystwie łososia. Tak, truskawki towarzyszyły łososiowi. Eleganckie myślę, że bardziej towarzystwo, tak można powiedzieć. Przyznaję. No i ja... Nie odmówiłabym takiemu. A czy cena takiemu. Była bardzo ekskluzywna tego eleganckiego cena zestawu? Absolutnie tam nie są ekskluzywne. Cena to jest 22 zł za takie danie. Za łososia, za pewnie łososia solidną porcję. Na sałacie i taką no faktycznie solidną porcję. Także myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o całość restauracji i to menu, które przejrzałam, które również na moim blogu myślę, że zdjęcie się znajdzie, można zobaczyć, co tam faktycznie jeszcze podają oprócz tych dań, które ja zaproponowałam Państwu, ceny nie są wysokie. Zupki to jest takie 8-9 zł. Miło słyszeć. Mniej więcej. Natomiast jeżeli chodzi o takie dania główne, to jest kilkanaście złotych, maksymalnie do 20 kilka. Pamiętasz, co było najdroższe? Perliczki. No to właśnie to chciałam powiedzieć, że perliczki faktycznie były no już drogie, tak? Bo to jest około 50 zł. Natomiast no, jest to danie absolutnie niespotykane, także podejrzewam, że no to taki powiedzmy sobie wyjątek, tak? Także to było najdroższe. Natomiast w restauracjach perliczki ja nie spotykam. No rzadko, bo to mało ich teraz jest. Ja jeszcze pamiętam z czasów, kiedy mieszkałam na wsi. Jak perliczka wygląda, ale żeby jeść, żeby były to nie przypominać sobie. Żeby ktoś tak. jeszcze hodował, to dokładnie to jest niekoniecznie tak, że jest to takie unikat. Trudniejsze do zdobycia, stąd podejrzewam ta cena. Także jeżeli ktoś ma ochotę na perliczkę, to również może się to wybrać. Natomiast to, co ja jeszcze próbowałam i to, co ja jeszcze mogłabym polecić, to różnego rodzaju koktajle, tudzież soki, albo wersja bardziej orzeźwiająca, jabłkowa, z cytrynką, lekko gazowana, także na orzeźwienie, na taki upał jak najbardziej. Natomiast to, co ja osobiście wybrałam dla siebie, to coś bardziej deserowego. Powiedziałam, że na deser już raczej sobie nie pozwolę po takiej wielkiej uczcie, więc pozwoliłam sobie na nieco bardziej deserowy koktajl. Był to bananowy czar. Tak został nazwany. Ceny tych koktajli też są nieduże. Za takie koktajle, powiedziałabym, bardziej soki, to jest około 5 zł, czyli tyle, ile płacimy za mrożoną herbatę, tak, z butelki. Natomiast jeżeli chodzi o te różnego rodzaju czary, bo mamy czar bananowy, mamy czar truskawkowy do wyboru, to jest koszt 7 zł. Ja tam są rzeczywiście w tym czuć, że to tam świeże owoce jest. Tam jest bita śmietana, tam jest gałka lodów waniliowych. O, także myślę, że jak na takie połączenie, choroba. To cena jest bardzo niska, a bardzo fajnie smakuje. Także po takiej uczcie, jeżeli chcemy sobie jeszcze troszeczkę w towarzystwie przyrody posiedzieć, no myślę, że jak najbardziej na taki koktajl można się skusić, posłuchać śpiewu ptaków, powąchać troszeczkę lasu, bo ten las jest dookoła i pachnie przewspaniale. Także atmosfera naprawdę jest fajna i niekoniecznie tutaj są potrzebne jakieś dodatki, tak? Jakiś szczególny wystrój, czy może szczególnie przykuwające oczy dodatki tudzież potrawy, bo ta atmosfera jest stworzona przez las i przez to, co jest dookoła. A ludzie, których tam spotkałaś, ci, którzy podają potrawy, ci, którzy przygotowują, to możesz troszkę o nich opowiedzieć, bo to jest też ważne. To jest coś, co jest częścią atmosfery miejsca. Tak, pani smaków, która nas oczywiście. Obsługiwała, była przemiłą osobą. Znaczy, z tego, co zauważyłam, była jedyną kelnerką w tym miejscu, przynajmniej i przy okazji długo się mojej nie czeka. Wizyty. Natomiast długo się nie czeka. Także pani faktycznie... widzi potrzeby klienta, podchodzi bardzo często i coś, co moją uwagę szczególnie zwróciło i coś, co się rzadko zdarza, ja przez to, że testuję te danie dla Państwa, jak Państwo pewnie zauważyli, sporo tych dań potrafię zamówić. Jest żurek, są jakieś pierogi czy jakaś inna przystawka, plus główne dania, często również deser. Zawsze zaznaczamy, że część na przykład będziemy jeść na pół, także poprosimy dodatkowy talerzyk. Natomiast nie zawsze kelnerzy pamiętają o odpowiedniej ilości sztućców. Mianowicie dostają jedną łyżkę do zupy albo na przykład dostają sztuczek tylko do przystawki, później ta przystawka razem z talerzem, resztka zostaje mi zabrana, dostaję główne danie i na przykład nie mam sztuczce. Pani dopiero wtedy zauważa, ojej, muszę przynieść dodatkowe sztuczce. Tutaj wszystko zostało policzone i dodane od razu. Także bardzo fajne, ciekawe wrażenie to zwróciło. Również ciekawy jest chociażby sposób podania sztuczcy, bo sztuczce są wsadzone tradycyjnie w serwetkę, no, zwykłą papierową, którą później buziunkę można sobie po uczcie wytrzeć. Natomiast na tym zawiązany jest polny kwiatek.
Także takie uroczy, malutki, bardzo fajny taki dodatek. Miły drobiazg. Pani jest bardzo sympatyczna i bardzo się stara. Także faktycznie na każde pytanie, bo ja chodząc do restauracji zawsze mam sporo pytań, chociażby jeżeli widzę kiszkę tudzież farkasę, których absolutnie nigdzie wcześniej nie widziałam, pytam, z czego są zrobione, także pani nawet jeżeli nie do końca jest zorientowana, no bo wiadomo, receptury od A do Z zna tylko kucharz, to zawsze odpowiada, zawsze stara się dowiedzieć. I czego dowiedziałam się na koniec, kiedy już po płatnościach, po wszystkich formalnościach powiedziałam o tym, że zapraszam do programu, zapraszam, aby wysłuchać mojej recenzji tej restauracji, bo chciałabym bardzo o niej opowiedzieć. Pani powiedziała mi, że słuchają Radia Gdańsk, słuchają również moich kulinarnych opowieści i bardzo chcieli, żebym przyjechała, ale niekoniecznie chcieli do mnie pisać, mówili, a gdzie tam przyjedzie tak daleko do nas, tutaj pod las. A proszę, byłam i to z własnej, nieprzymuszonej woli. Znaczy ja powiem, ja się martwię, że teraz będzie tak dużo ludzi, że nie będzie nam się chciało z mężem czekać, ale chętnie bym też wstąpiła. No może poza weekendem, tak, wiadomo, tak, takie wypady za miasto, tak, to raczej na weekend. Ja bardzo polecam. Bardzo to kusząco brzmi. Aniu, no i jak zwykle tradycyjne pytanie o twoje najbliższe plany, bo w środę spotykamy się po raz kolejny po 13:00 i o czym wtedy opowiesz? Moje plany zostały już zrealizowane, także jestem już po obiedzie, o którym będę opowiadała w środę. Również zostajemy w takich kaszubskich, powiedziałabym, bardziej okolicach i opowiem może troszeczkę, gdzie warto zatrzymać się na posiłek podczas drogi. Także nie będę mówiła, gdzie warto pojechać, tak? Tylko czyli będę jedziemy mówiła o gdzieś tym, na Kaszubę, jedziemy w trasę, tak? I gdzie możemy się zatrzymać, gdzie możemy jasne szybko zjeść. I dobrze. I tanio? Bo lubimy tanio. Lubimy zjeść tanio. Myślę, że ceny nie są wygórowane. Jasne, to czekamy wobec tego, proszę Państwa, na środowe spotkanie. Ania dzisiaj jakoś bardzo tajemnicza jest. No ale to może i dobrze, to niedopowiedzenie zostaje. W środę po 13:00 Ania Schroeder. Zapraszam. Ponownie tester kulinarny Radia Gdańsk. Dziękuję Aniu za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.